Witamy Państwa serdecznie w firmie Energy Gaz Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do takiego niecodziennego auta, jakim jest Nissan Tina. Jest to auto z 2,5-litrowym, 4-cylindrowym silnikiem o mocy 167 koni mechanicznych z 2012 roku. Auto na tyle niespotykane, że z tego co wiemy, jest to auto produkowane na rynek rosyjski. Zostało sprowadzone z Rosji. Bardzo fajne, wygodne, duże, z dosyć mocnym silnikiem. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequent 32 z dużym reduktorem typu MAX. Tak aby sprostać wymaganiom tego silnika. Oto poszczególne elementy tej instalacji. Tutaj mamy centralę sterującą, reduktor właśnie BRC Max, filtr fazy ciekłej, filtr fazy lotnej oraz wtryskiwacze znajdują się pod osłoną silnika. Nissan z tym silnikiem spala około 13 litrów benzyny, gazu spali około 15 litrów. Takie wartości pozwolą nam na oszczędzenie około 350 zł na każdym przejechanym 1000 km. Przejdźmy do przełącznika. Zamontowany został w wolnej zaślepce po lewej stronie od kierownicy. Jest to miejsce wskazane przez klienta. Wlew gazu umieszczony został pod klapką wlewu benzyny. Jest to rozwiązanie z dokręcaną końcówką. Ostatnim elementem jest zbiornik umieszczony w miejscu koła zapasowego. W tym przypadku było to pełne koło zapasowe, także zmieścił nam się zbiornik o pojemności 55 litrów. Pozwoli on na przejechanie około 300 km na jednym tankowaniu. Koszt zamontowania instalacji gazowej do tego Nissana już z dużym reduktorem jest to 3200 zł. Zwrot kosztów nastąpi już po 9000 km. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.